Dziękuję ci pięknie. Dobrze, Asiurku, wyszukaj proszę ciało subtelne Edytki. Jest Edytka. Jak ją widzisz? Dobrze wygląda ciało subtelne. Poza przestrzenią? Poza przestrzenią, ale ma swoją. Upewniona jest energetycznie. Na pozór wygląda to, że nakładów nie ma, ale nie zupełnie tak jest. No to jest pozór. Dobrze, zapytaj Edytki subtelnej, czy daje nam autoryzację pełną na tę pracę nad nią i z nią na czas sesji. Tak. Zapytaj ją, dlaczego nas poprosiła o tę pracę. Poprosiła, bo czuje na sobie nakład. Nie wie, kto to jest, ale czuje też, jak jest atakowana i nie wie też dokładnie, czy jest to jedna istota, czy jest ich więcej. Więcej. Dobrze, czy jest gotowa z nami się cofnąć na linii czasowej i sprawdzić, z czego wynika ten nakład, skąd się wziął i dlaczego nadal go odbiera? Okej, to idziemy, Asiu, cofamy się na linii czasowej razem z Edytką Subtelną, zanim poznała jeszcze tutaj tego Wiktora. Zanim poznała, jak cofamy się w czasie, nie widzę nakładów. Jest czyściutko. Jest energetyka nieco obniżona, zanieczyszczona, ale nakładów nie ma jako takich. A dlaczego jest energetyka obniżona, Asiu? Wiesz co, myślę, że to poprzez stres, poprzez też zmęczenie, takie zwykłe ludzkie życie. Dlatego obniżono energetykę, bo nie widzę tutaj przyczyny ezoterycznej, żeby ona miała miejsce. Przyczyna pojawia się dopiero przy nawet pierwszym spotkaniu z tym mężczyzną. Już jest, bo on nie przychodzi na spotkanie sam, przychodzi w towarzystwie dwóch bytów. Jakie to są byty, Asiu? Zablokuj czas i szczytaj te byty w tym momencie, kiedy on przychodzi z nimi. To są byty zdemonizowane z poziomu 7. Czyli wysoki poziom. Tak. Dwóch panów. Jakie są imiona tych panów, Asiu? Jeden ma na imię Der, a drugi ma na imię JV. Dobrze, zobacz, dobrze. I teraz zatrzymajmy się i teraz zerknijmy na jego linię czasową i zobaczmy, jak to się stało, że przygruchał sobie dwóch tutaj z takich panów z tak wysokich poziomów. To jest jakiś układ, który pakt, który obopólnie tutaj nawiązali? Nie. To jest raczej tutaj wynik właśnie takiego samodążenia do ezoteryki. I ten mężczyzna od wielu, wielu lat otwarty był na taką ezoterykę. Był zainteresowany, szukał książek, szukał różnych rytuałów, robił różne rzeczy też sam dla siebie. Nie zabezpieczał się przed tym, więc miał towarzystwo. A zorientowało się ciało subtelne Wiktora, że ma towarzystwo? On nigdy nie zwracał tak naprawdę uwagi na swoje ciało subtelne. Nawet jeżeli zwróciłoby mu się uwagę na to, to albo by to wyśmiał, albo by to zignorował. A co na to ciało subtelne Wiktora? No ciało subtelne zupełnie inaczej to odbiera, bo wie, że są nakłady. Tylko jeżeli ciało subtelne stara się też pozbyć czegoś, energetyka mu spada, ciało fizyczne tak jakby wtóruje temu, co jest niebezpieczne, to bojkotuje też pracę ciała subtelnego, czyli subtelne ciało niewiele też może tutaj wskórać. A zobacz dokładnie, w jaki sposób ci panowie się podpięli pod niego, podczas jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś rytuału, którego próbował samodzielnie? Podczas proszenia, podczas też próby rozczytywania z książki w języku hebrajskim, gdzie on po prostu silnie starał się przeczytać, że tak powiem, dokładnie i szukał pewnych informacji. Utożsamiał się, głównie to było tutaj powodem, utożsamiał się z treścią. Przyjmował to, co jest tam napisane. Przyjmując to, co jest tam napisane, przyjmował też nakład, który był oferowany w tym rytuale. Akurat tutaj pojawiły się takie dwa byty. A co było napisane w tej księdze?
Nie polecam tej księgi, nie będę przytaczała jej nazwy, bo wielu ludzi ona bardzo pociąga do robienia rytuałów, a jest niebezpieczna. Natomiast był to rytuał, który miał też tak jakby. To jest też osoba, która miała też niefajne dzieciństwo. Niewiele z tego życia miał według niego. Chciał naprawdę takiego bogactwa, takiego spełnienia się w sobie, życia takiego statecznego z niewielkim wysiłkiem dla siebie. I to głównie był rytuał z prośbą o takie rzeczy. I myślał, że ezoterycznie sobie zapewni tutaj pieniądze i status taki dobry, tak, w życiu. Według niego tak to miało wyglądać. Tak chciał. Okej, i pojawia się tutaj tych dwóch panów. Oni Tak, pojawiają się jeszcze przed tym grubo, zanim poznaje Edytę, spotyka pierwszy raz. już ten jeden od kilku lat z nim jest, czyli ten JV tutaj jest, potem dochodzi jeszcze Dar, który jest też z tego samego poza. No dobrze. I teraz wróćmy do momentu, kiedy spotyka Edytę. I zobacz na poziomie energetycznym, jak to się energetycznie odbywa, jak ty to widzisz. Energetycznie bardzo bety się cieszą na początku, że będą miały też kogoś, kto będzie też związany z nim, czyli mogą też przerzucić swoją pracę na osobę inną i czerpać też energetykę, zabierać, nie wiadomo jakie cuda tam czynić, ale trochę napotykają się tutaj z murem, ponieważ energetyka też od tego jest dosyć wysoka. Ciężko jest też przebrnąć, one potrzebują też zgody. Dalej, tak naprawdę, to co tutaj Edyta się dowiedziała o swoim partnerze, już byłem, to jest taka 1/10 tego, co ona wie. On pewne rzeczy robił tak za plecami i w taki sposób, że ona się nie dowiedziałaby, że takie rzeczy robi. Bardzo na pewno było mu nie na rękę rozstanie. Bardzo. A zobacz, Asiu, w jaki sposób doszło do tego, że Edyta się zainteresowała nim bardziej niż jako kolegą. Czy to rzeczywiście było i takie naturalne, czy tutaj był jakiś wpływ narzucony ze strony tych bytów, żeby właśnie doszło do tego, żeby oni byli razem w związku. Zdaniem też nie było to naturalne, bo znała go już wiele lat. Jeżeli coś by to miało zaiskrzyć tak naturalnie, to by stało się to o wiele wcześniej. To skąd ta iskra poszła, takie właśnie przekonanie u niej, że ona go kocha? To znaczy, iskra poszła głównie też od niego, że on sobie życzy, żeby też z nią być. On też szukał sobie tak jakby osoby, która też będzie go usilnie słuchać, ale nie był na tyle też osobą otwartą, która mogłaby od siebie pewne informacje też dać komuś. Tutaj wspomagaczem takim były te istoty podpięte. Im zależało, żeby czerpać z dwóch osób, a nie z jednej. Upewniak. On to był pewniak. Z nim nie trzeba było już wojować, o niego walczyć, a ta osoba nowa, ta kobieta, czyli Edytka, to zobaczymy, co będzie, jakieś wyzwanie, coś ciekawszego dla nich, oderwanie od takiej monotonii, pobierania energetyki. No i zobacz teraz takie sytuacje, kiedy ona już z nim była i zaczęły się z nią dziać właśnie takie, czuła, że coś w nią wchodzi przez cały czas. Jak to się energetycznie odbywało? Zobacz, kto to robi, który z tych dwóch bytów i w jaki sposób się to odbywa, w jakich sytuacjach? Pierwsza to taka akumulacja energetyczna, bo tak, intencja też, która wychodziła od tego partnera byłego, który też tak jakby ciągle wyzwalał siebie taką intencję, że ona też musi być jego, czyli tak jakby podporządkowana. To się trochę gryzło z tą energetyką bytów, bo one sobie próbowały też ciągnąć i czasami było tak, że on im przeszkadzał. On tak jakby tą swoją intencję, ale one to wręcz wyśmiewały, bo wiedziały, że on bez nich nie zrobił niczego, tak? Że, ale
Myślę o kształty też. Był to człowiek, jeżeli mu coś nie pasowało, potrafił bardzo silne negatywne emocje siebie wyrzucać. Był do tego zdolny i to też miało prawo dotykać innych ludzi. Był taki, nazwałabym to, niefajny kwadrat. Ale Ale to co wchodziło wtedy w Edytkę, bo nie do końca zrozumiałam. ingerencje bytów też wchodziły. Po pierwsze, one miały pierwszeństwo do zabierania energii. Czyli one jakby wchodziły w Edytę, tak? One zaczynały ingerować, tak. No dobrze, a jaką energię wyciągały od niej? Próbowały każdy rodzaj, ale to nie była łatwa praca, bo tej energetyki, jaką udawało im się wyciągnąć, były bardzo małe ilości, śladowe wręcz, i były złe, bo ona tej energetyki ciągle pilnowała, czyli podnosiła. Nie dawały rady jej też obniżać, nawet nie chciały pracować w sposób taki, żeby je obniżać, po to, żeby nie być za bardzo widoczne, bo są to byty z wysokich poziomów i zostałyby zauważone w ten sposób, mniej więcej. No i po tych sytuacjach Edyta rozstaje się z Wiktorem. I szuka pomocy u osób, którzy są ezoterycznie otwarte, żeby mogły jej się uwolnić od Tak. tego podczepu. Szuka, bo czuje na sobie nakłady, czuje też ciężkość w klatce piersiowej, czuje takie bóle głowy, energii też ma, czuje się taka wyczerpana nieraz i szuka pomocy dla siebie, tak. A dlaczego mówiła, że ma zablokowane serce i co się głaszcze po głowie, ma myśli samobójcze? Myślę tutaj o tych negatywnych właśnie też myślokształtach wysyłanych przez byłego partnera. On tak naprawdę, ciężko jest określić jego intencje, bo on tak chciałby kogoś skrzywdzić i nie chciałby. Raz ma takie widzimisię, raz ma inne. Raz kogoś uderzy w twarz, mówię tylko przykładowo, a drugi głaszcze go po głowie. To wszystko, ta cała energetyka rzeczywiście zebrała się tutaj w okolicy klatki piersiowej, utworzyła taki bardzo ciężki wpis, który też przeszkadzał Edycie. Byty natomiast korzystały dalej też z tych energetyk, mimo tych wykonywanych prac, bo te prace były też nieadekwatne do problemu. Mimo starań osób, które je wykonywały. Rozumiem. Dobrze. Czy Edytka jest gotowa, żeby do swojej przestrzeni wejść razem z nami? Tak. Dobrze. Wchodzimy tam w trójkę. I chciałabym, żeby ona z tej klatki piersiowej powyciągała te wpisy. I przekonanie, że jest coś wyższego, jakaś siła wyższa. Jakieś uniwersum, coś, co ją mogłoby chronić, zewnętrzne. Tak jak powiedziałaś, te wpisy, a wcześniej pytałaś też się o pakty, to, co ma w klatce piersiowej powpisywane, to są też właśnie takie złorzeczenia lub życzenia byłego partnera. A w jaki sposób one się znalazły w tej klatce piersiowej u niej? No, on też przez tutaj współpracę z bytami miał też taką możliwość wpisu. Nie do końca to miało też tutaj możliwość rozwinąć się. Zostało umywana tylko wysoką energetyką, ale mniej więcej było to tam też wpisane, że jeżeli z nim się rozstanie, nigdy nikogo nie znajdzie, że będzie sama, samotna, że będzie się źle czuła, że jeszcze do niego wróci, że będzie wracała, że on jest jej jedyną drogą. Tego typu rzeczy Czyli to powpisywał. ciało fizyczne tutaj wysyłało te myślokształty, te złorzeczenia w jej kierunku, nie Tak, subtelne. zwłaszcza wtedy, kiedy się już rozstali. Czy Dytka chciałaby poprosić subtelnego Wiktora, żeby przyszedł do niej? Tak. Nie wiem tylko, jak będzie zachowywało się ciało subtelne, czy ono będzie bezpieczne tutaj dla ciała subtelnego, czy nie wpadnie we wściekłość. Myślę, że nie, Asiu.
bo on zobaczył to wszystko, co się wydarzyło. Jest, ale to nie wygląda to dobrze. Wygląda to fatalnie. On jest tak obarczony różnymi nakładami, bo przekruchał sobie jeszcze kilka w międzyczasie. Razem nie są, że to ciało subtelne, Ile ono innych ma? Pięciu, sześciu? upada. W tym momencie wiesz, tak, sześciu normalnych i dziesięciu dochodzących, ale ciało subtelne, co to mnie najgorzej poraziło, wygląda tak, jakby było Bogiem. On czuje się Bogiem, dlatego że ma takie nakłady, jest na tyle słaby energetycznie, czuje się, że jest kimś. Jakby nie wiadomo kto, energetyce tak wielkie, że miałoby nas tutaj, wiesz, poprzewracać, nie? A zaobserwuj, Asiu, bo no wiadomo, że byty niczego nie robią za darmo. Jakby ty sobie tutaj to, że tak powiem, rozegrały tę sytuację? W jaki sposób on tutaj im spłaca ten dług za te usługi? Polega sobie te BT2, które są główne, plus te BT6 bytów, plus tych support 10, rozpisały go sobie na lata. Dosłownie. Aha, dosłownie. W tym roku ty, w tamtym roku ty i tak dalej. Niekoniecznie w jednym roku, bo to Jak to jego życie będzie wyglądało tutaj, to doświadczenie na Ziemi? Będzie takie high life, jak sobie myślał? nie, każdy tutaj, kto będzie miał z nim styczność, na pewno się z nim rozejdzie, jeżeli będzie miał na tylko na tyle siłę. I też będzie z nakładami wychodził. Będzie z nakładami. Żadna praca, jeżeli nawet znajdzie, będzie miał tam problemy, będzie się fizycznie źle czuł. Najgorsze jest takie złudzenie jego, jakie on ma w tym momencie, bo on się czuje, że on jest wielki i naprawdę energetycznie bardzo silny. Nie. Jego w Ale tym to nie jest momencie jego energia. by go przewróciła i nie wstałby z tego. I jest tu słaby. Więc jego życie wyglądałoby tak, żeby go sobie w żadnym aspekcie nigdy nie ułożył. A zobacz, w jaki sposób umiera na tej linii czasowej. To znaczy, myślę, że tutaj to wyjście z ciała wyglądałoby w sposób taki, że ktoś by po prostu po niego przyszedł i powiedział: skończyliśmy pracę. Ty w tym momencie, nieważne, że oglądasz telewizję, nie żyjesz już. Czyli byt przychodzi po niego. Myślę, że zabrałby mu pewien osobnik, nie wiem tylko który. Nie chcę nawet patrzeć w to, który, bo to jest nieistotne. Zabrałby mu ostatnie fragmenty energetyki i na 4% po prostu on by. Wychodzi z ciała. I jak wygląda jego egzystencja po wyjściu z ciała z tymi nakładami? Na pewno tutaj dalej podczepiony, na pewno dalej podpięty. Myślę, że musiałby tutaj pytać któregoś z O bytów zgodę. o zgodę na cokolwiek, o inkarnację, o nie wiem co. Nie wiem, co by z nim zrobili tak naprawdę. Czy pozwolono by mu inkarnować, żeby dalej czerpać energetykę, czy po prostu wzięto by go gdzieś do jakiegoś miejsca zamkniętego jako więźnia, który wykonywałby dla nich jakieś polecenia. Nie wiem tego. Mogłoby być tak, albo mogłoby być tak. Pokaż to Wiktorowi Subtelnemu, czy ten układ rzeczywiście dla niego jest taki korzystny, bo patrzy bardzo krótkowzrocznie. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego, co robi? Dostał tutaj właśnie taki przekaz, ale on dalej ma złudzenie, bo on tak naprawdę był człowiekiem, który miał też takie duże ambicje, ale duże ambicje niewiele. I on jakoś nie przyjmuje do wiadomości tego, że on jest na tyle słaby. To może niech spojrzy w swoje ciało subtelne, ile ma energetyki, bo Dokładnie. Niech popatrzy, tak. ile procent ma, ile mu wyciągają. No w tym momencie ma 7,5, czyli To niech zobaczy, ile mu zabrali. no około 70 par. I taki super układ według niego to jest.
Najgorsze jest to, że on uważa, że on ma władzę nad tym i że to nie te byty tutaj mają władzę nad nim, tylko on nad nimi. I Dobrze, to. to w takim razie, skoro tak uważa, to ma im kazać klękać. Już. No, już klęknęli, tak. No właśnie, no niech im każe klęczeć. Skoro ma władzę nad nimi, no panowie z siódemki, no zobaczymy, czy będą go słuchać. Bo No, jakoś tego nie widzę. jeden mu pokazał środkowy palec, a drugi się śmieje. No, klęknęli jak nie wiem, aż tak jak stary. To gdzie ta władza jest? Miał trochę mu się oczy otworzyło, ale mówi, że to jest przypadek. Aha, przypadek. No to niech im każe sprzątać. O, tutaj mamy reprymendę, że my mylimy pojęcia, bo byty tak naprawdę nie są do sprzątania. A do czego są? Do tego, żeby jego słuchać. Aha, czyli dalej ta sama śpiewka. On po prostu nie rozumie, w jak fatalnym położeniu w tym momencie się znajduje, bo znajduje się naprawdę bardzo złym. Byty doskonale wiedzą tutaj, jakby zapytać któregoś z nich, to on powie lepiej niż ten człowiek po prostu. On jest kompletnie jakiś, nie wiem, z kosmosu też wzięty. On kompletnie nie patrzy, gdzie się znajdują, nie widzi Czyli tego. fakty go nie interesują, to co tak naprawdę się z nim dzieje. A on tak jak już przyszedł, to tak jak byłby wysoko postawioną istotą o wysokiej energetyce, która ma władzę nad światem. I on tak wyglądał. I on że on to rządzi tymi bytami. No, nie rządzi tymi bytami, bo te byty robią z nim, co chcą w tym momencie. A jest któryś z nich taki ogarnięty, żeby z nim pogadać? No dopytam go, Jest. jak to oni, jak Jest. to To Wiktor nimi ja rządzi. pozwolisz mi na sekundkę przejść do łazienki, Pewnie. bo muszę, to jest ogarnięty. Raczej ten Ten Javi, wiesz, bo ten Davy, no Darki właśnie jest tak taki nowy. myślałam. No, No, też tak właśnie o nim pomyślałam, że on jest bardziej rozgarnięty. Okej. Asiu, to w takim razie możesz zostawić chcesz mnie z z nim Davy? porozmawiać, tak? Tak, poproszę, bardzo chętnie. Dobrze, musimy to. Taki kulturalny facet jest to. No, faka pokazał tutaj temu. Tak, Wiktorowi. Dobrze. Zostaw mnie z nim. Dzień dobry, JV. Dzień dobry. JV. Dzień No dobry. hej, witam cię. Chciałam cię zapytać o to, jak to Wiktor tutaj zarządza tobą i Derem, bo bardzo mnie ciekawi ta historia. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim i chętnie bym usłyszała, w jaki sposób to on wam tutaj wydaje rozkazy i jak to pracujecie dla niego. Nie rozumiem pytania. No tak Wiktor twierdzi subtelne, więc dlatego pytam, jak to wygląda z twojej perspektywy. Chętnie poznam twoje zdanie. To, jak wygląda to z jego perspektywy, to jest jego pole widzenia. Natomiast tutaj z naszej perspektywy wygląda to inaczej. To znaczy jak? Znaczy, no, Wiktor jest typowym Jeszcze raz możesz powtórzyć, bo przerwało. posiłkiem. Posiłkiem dla was. Nie, ja nie potrzebuję jeść. A dla kogo głównie? Dla kolegów. To znaczy koledze tutaj, których on ma dalej, to jest kwestia jego i kolegów, bo to nie przeze mnie jest podpięcie. To są też osoby, które on sobie sam przywołał, tak? Czyli tyle osób, ile sobie wziął. Rozumiem. A mam pytanie, dlaczego tutaj tak bardzo, że tak powiem, naciskacie na Edytę i dokuczacie jej? Nie naciskamy. To nie jest tak, że naciskamy na Edytę. To powiedz mi, jak to wygląda z twojej To perspektywy, jest czy co się dzieje? częściowo wyproszona tutaj przez człowieka, czyli to nie jest takie nasze.
Czyli rozumiem, że Wiktor was poprosił, żebyście wy dokuczyli Edycie, tak? Dobrze rozumiem? Czy nie tak rozumiem? Dokuczali, nie dokuczyli, bo to nie była jednorazowa akcja. Dokuczali, no wiele Nie, razy dokuczaliście. zajmują się BTT, że z niższego kręgu tutaj, które są też spięte pod... I No to... dobrze, ale ktoś nimi zarządza? Jest ktoś tutaj z siódemki, kto ogarnia te niższe rangą byty, czy one po prostu tak sobie niezależnie działają, że wy nie macie z tym... Jest tutaj osoba, która powinna ogarniać BT, ale gdyby tylko wiedziała ich pracę, bo ta praca jest przykryta, tak? Czyli tutaj nie masz, bo tu masz jeszcze przecież zrobioną ochronę dla ciała subtelnego plus ochronę na głowę. A kto ją I zrobił? to jest ochrona, która ma też powodować niewidoczność pewnych rzeczy, tak? Ale nie odpowiedziałeś mi, JV. Jest ochrona zrobiona przez rytualny byt, który był pierwotnie podpięty pod tutaj byłego Od tego. Wiktora. A ten byt nadal jest, czy tylko Eter go czyta? Ja jestem zamiast niego. Czyli ty przyszłeś zamiast niego, ale to jakimś prawem spadkowym, czy na mocy czego? Na mocy tego, że musiałem przejść, no to jestem, tak? Tym bardziej, że jestem powiązana tutaj z tą sprawą. Nie dotyczy to tak naprawdę. Mnie obchodzi Edyta. Ja tu nie przyszedłem jej dokuczać. Mnie interesuje ten osobnik, tak? Czy interesuje cię Wiktor? No, ale pośrednio Edyta przez niego tutaj dostaje rykoszetem od was. Ale to wiesz, tutaj, żeby nie dostawała rykoszetem, no to jest, masz czas pół roku, odkąd tak naprawdę nie mają tego związku, tak? Jeszcze miesiąc minie i nie będzie oberwała rykoszetem. Ja mogę to związać, dla mnie to nie To jest. znaczy, powiem ci tak, JV, ja miesiąc czekać nie będę, bo to dzisiaj ściągniemy, więc Ale wiesz, nie to po to robimy dla mnie pracę, nie ma żeby. tutaj problemu. Ja tu nie przyszedłem się do niej podczepiać. Ja go mogę w tym momencie odpiąć i mogę odpiąć nakłady moich ludzi od niej. A co z No, nim będzie, to ja. jeżeli tego nie zrobisz, to po prostu no, zrobimy to tak, jak pracujemy, a wiesz, jak pracujemy, więc. Wiesz, ja wiem, jak pracujecie, bo ja już tam kiedyś stawałem też tam pierdolety jakieś klecili, to tyle, co mnie tam widzieli. Nie tutaj. Nie o to chodzi. Tutaj nie chodzi o dziewczynę, tak? Tutaj chodzi o niego. Rozumiem, czyli tutaj grubszy układ macie z Wiktorem. To jest głupota. Nie No chodzi dobrze. o to. Mnie interesuje, żeby Edyta była czysta i nie miała żadnych Tylko nakładów. wiesz, ja ci jeszcze jedną rzecz powiem, jak już tu jestem. Nie myślcie sobie, że to, co my zdejmiemy w tym momencie, bo ja się tym zajmę, jestem tutaj najwyższa, mogę to zdjąć. Powinienem też to zrobić, bo tak naprawdę mi nie chodzi o tę osobę. To dla mnie to jest, wiesz, pikuś. Ale ta osoba, którą tutaj macie, człowiek, tak? On dalej będzie robił pewne rzeczy No i będzie, bo my z nim nie pracujemy, my pracujemy z będzie Edytą. to wiesz, nas nie będzie, ale za chwilę będą inni. No to będą, to już będzie To jego już nie problem. będzie, wiesz, moja bajka, to mogą nie być moje poziomy. Ja tego, wiesz, jakoś nie zrobię, tak? Nie jestem jakąś świnią chamem, żeby tutaj na kobietę się rzucać jak wściekły pies, co się tam, wiesz, robić, bo to nie moja bajka. Moją bajką są głupi ludzie. Od początku mojego istnienia inwestuję dużo w głupich ludzi. Bo wiesz dlaczego? Najwięcej mam z nich zysku. No ja to rozumiem, tylko mnie interesuje Edyta, nie Wiktor, to czy on będzie nadal sobie robił jakieś rytuały, czy nie. Masz to, że to będzie zdjęte. No i to macie w sumie, no po co mi, słuchaj, ta kobieta, to jest jego kobieta. Problem polega tylko na tym, że dalej, tak jakby, jeżeli ona nie zrobi sobie dobrej ochrony, to będzie miała Zrobi sobie. jego wpływy. To Zrobi musi sobie ochronę. wiedzieć, tak? Tu nawet siódemki, jak jeden się, wiesz, pałętał, tu się pałętało bardzo dużo. No, no i teraz zobacz. I co by było, gdybyś miała takie podpięcie teraz? Zdjęłabyś? Jak?
Dobrze, to w takim układzie dziękuję Ci bardzo za informację. My się już zajmiemy dalej pracą. Ty rób swoje, my robimy swoje i jest Dziękuję. okej. Okay. Dziękuję za. Dziękuję Ci bardzo. Zostaw mnie z Asią, proszę. Asiu, rozłącz się. Rozłącz się całkowicie. Całkowicie z tą energetyką i wróć do swoich wibracji. Jak się czujesz? Czy tak bym ktoś w łeb przewalił? No, wierzę ci. Cymbał jakbym dostała. Dobrze, chciałabym, żeby Edyta zamknęła sobie wszystkie kanały energetyczne w tej chwili. Ona No, te wpisy tutaj. wszystkie pozamykała, wyciągnęła, prawda? Wpisy wszystkie. Te Wszystkie. dotyczące nie ma. Te wszystkie Nie. takie przekonania dotyczące swojej małej sprawczości, tego, że jest jakaś siła wyższa, jakiś opiekun, jakaś ochrona, to też No to powyciągała. wyciągała, plus widzę tutaj, że ten byt rzeczywiście ściąga te nakłady z Edyty. No On tak. jest tutaj z Wiktora, oni tutaj go, no wiesz, on sam, że tak powiem, bo popatrzyłam jeszcze w międzyczasie, jak On to. sobie z Wiktorem może zostać, to mnie nie Ale obchodzi. To. on sprowadzał ich do pracy. To było coś jak czerwona płachta na byka, to robienie rytuałów, te byty po prostu są na niego złe. Wkurzone. Ja to rozumiem. Asiu, poproś subtelną Edytę, żeby w tej chwili zobaczyła wszystkie połączenia, takie najbardziej subtelne z Wiktorem, emocjonalne, jakiekolwiek, na poziomie subtelnym i wszystko teraz odcina. Tak. Bierze sobie, nie wiem, nożyczki, miecz, cokolwiek, odcina wszystko to, co mogłoby ją w jakimkolwiek stopniu, najbardziej subtelnym poziomie, łączyć jeszcze z tym panem. Że starała się go zawsze rozumieć, mimo tego, że wiedziała, że robi źle. To, że na przykład też dała mu jeszcze jedną szansę, bo ją wyprosił i on też umiał to zrobić, bo jeżeli chce stara, to naprawdę to wychodzi, to musi siebie zdjąć, bo to jest to, Ściąga co to, ją. Tak. oczywiście. Najpierw odcina wszystko, to co z nim go ją łączy. Tak. I myślę, że cofnie się na linii czasowej, Asiu, do momentu, kiedy zanim go poznała i zmienia tę linię czasową. W ogóle nie poznaje tego pana. Nie ma żadnych koneksji z tym panem. Anuluje tamtą linię czasową. Nie związku niewiele da, bo pierwsze spotkanie z nim to już było spotkanie. Oczywiście, wcześniej, jeszcze zanim się spotkała, niech zobaczy, gdzie poszła, gdzie się z nim spotkała Nie i spotykam. zmienia tą linię, w ogóle tam nie idzie. Dobrze. No i lepiej będzie, bo tak, jeżeli ona mu się zacznie też tłumaczyć, czemu nie przyszła i tak dalej, to też on zacznie już tutaj energetycznie działać. Najlepiej będzie, jak ona po prostu nic nie zrobi. Dokładnie. Nie odpisze, nie pójdzie. Dokładnie. I na tym się kończy kontakt. I ta energetyka zupełnie, ja to widzę białą. Inaczej wygląda. Nie widzę nikogo, tak. Tak. Przy niej, przy niej. Tak, tak. A Wiktor może sobie pójść. Wiktor nam już nie jest potrzebny do niczego. On tam ma kolegów na karku, to. Ma tak naprawdę to, co sobie tutaj zgotował sam. Też chciał to zdjąć i inaczej by tutaj się trochę wyrażał, inaczej by jego postawa wyglądała, to uważam, że ten byt nie jest na tyle bytem wrednym, bo No słuchaj, oczywiście, że nie. mówił. Ciężko też było go trochę słuchać, bo ten ton głosu to tak falami przechodził na bardzo taki. Znaczy, Wiktor najwyraźniej chyba Rażący w uszy. ma i pojmowanie tutaj zaburzone, ponieważ on uważa, że te byty działają na jego tutaj posyłki. Jakoś posyłki, tak, ma tragarzy, ma prawda, istoty, które dla niego pracują i myślę, że to ich najbardziej wysadza z butów, że on ma takie przekonanie, I więc... takie przekonanie miał na początku, jak ich ściągał, że oni mają go słuchać. Dlatego Tak. ich postawa w tym momencie tych bytów jest taka, a nie inna. Bo gdyby okazał im odrobinę może szacunku,
powiedział, zrobiłem źle, to myślę tutaj z tą postacią tutaj JV, oni by naprawdę zaprzestali działań, bo to dla nich naprawdę nie jest tutaj, wiesz, coś, jakiś rarytas, żeby oni musieli to ciągnąć. A dlaczego te wszystkie osoby, które próbowały Edycie pomóc, dostały tak rykoszetem i kto Znaczy, tam tak dostał działał? rykoszetem, dostała troszeczkę, bo tutaj JV był głównym takim osobnikiem postawionym wysoko, bardzo energetycznie i nie przepuścił po prostu tych prac. No a dlaczego? Dlatego, że wiedział, że te prace też nie są korzystne. A co to znaczy, że nie są korzystne? Zablokował tak jakby możliwość też podpięcia się innych istot pod Edytę. Więc Rozumiem. Okej, a to zobaczmy przy okazji, Asiu, ta praca z tym boskim światłem miłości, z archaniołami, która co tydzień była wykonywana i tydzień temu była kolejna. To zablokował całkowicie, żeby nie miało wpływu, nie A ta praca podpuścił. z Matką Ziemią, tutaj ja nie widzę, żeby tutaj coś było o nie tak. Nie ingerował w tą pracę, bo ta praca była taka, która nie przyniosłaby negatywnych też efektów. A zobacz, Asiu, picie tej ajułaski. A tutaj Picie. jest przyblokowany. Przyblokowane też tak myślałam. A jeżeli możesz coś więcej, bo mieliśmy już raz taką pracę. Jakbyś zobaczyła, co się działo u Edytki podczas tego rytuału ajułaski, kiedy wysłała intencję, kim jest, i dostała informację, od kogo dostawała te informacje, co tam się wydarzyło. Właśnie głównie dostawała od osoby, która też była przy niej najbliżej, a w tym momencie był tutaj byt, więc on te informacje przesłał jako przekaz. A Jeżeli jaki osoba byt? nie... Jaki byt był, Asiu? Tutaj JV, ten, którego mam. JV? A Jeżeli... tak? Dokończ, Dorotko. A druga informacja, jak funkcjonuje kobieca energia? Zapytanie, które wysłała taką intencję. Sama. Jeżeli jest ten rytuał robiony w sytuacji takiej, kiedy nie ma bytów i te informacje rzeczywiście wychodzą z eteru, można przyjąć, że prawdopodobnie, powiem tak, prawdopodobnie jest to bezpieczne. Ale przy ajułasce zawsze są byty. Przy ajułasce zazwyczaj są byty, więc zależy, które, bo jeżeli są nieinwazyjne, udzielają tylko odpowiedzi, nie są podpięte, to jeszcze można to jako tako przyjąć, chociaż nie jest zwany rytuał czysty, tak? Że ktoś odpowiada zamiast ciała subtelnego i zamiast eteru, że tak powiem, mówi ktoś inny, tak? Więc ten rytuał zazwyczaj niesie ze sobą odpowiedzi, które nie są eteryczne. Zobacz, czy rzeczywiście zostały ściągnięte wszystkie kościelne pieczęcie. Te pieczęcie są wyciągnięte. Dobrze. A ten szaman z Peru? Nie widzę tutaj niczego, co by tutaj Tego zadziałało. nie trzeba było produkować. A ten rytuał czarną świecą w listopadzie 2021? To jest też do anulowania. A dlaczego ona czuła gniecenie po tym rytuale? Zazwyczaj czarne świece służą do też wielu rytuałów. Najbardziej takim powszechnym rytuałem, do którego służą, jest rytuał czarnej magii, czyli rytuał przymuszający kogoś lub Kogoś do coś. czegoś. Nie był to rytuał w zgodzie z tym, co opisała też osoba, która go robiła. Jej miał być to rytuał oczyszczający, więc zupełnie sprzeczna energetyka. Dlatego czuła przytłoczenie w klatce piersiowej, bo te energie się gryzły. Rozumiem. A pani, która prosiła Jezusa i aniołów 15 września 2021 o oczyszczenie. No tutaj ta praca w ogóle nie dokonała się. A dlaczego, Asiu? No, bo tutaj była blokada energetyczna. Przez JV'ego zrobiona. Tak, ale też drugą blokadą, jakie robiło ciało subtelne, była to blokada od ciała subtelnego, bo ono w przeciwieństwie do ciała fizycznego wiedziało, co jest. Wiedziało. A co nie, dokładnie. Ona też blokowała od swojej strony, dlatego też miała dalej wysoką energetykę. A zobacz jeszcze, Asiu, tutaj Edytka poznała osobę,
i od grudnia jakby zaczęła być w związku, ale ten człowiek zachowywał się dość dziwnie, ponieważ zniknął później, z powrotem wszedł w jej życie. Zobacz, co tu się energetycznie zadziało. Faktycznie tutaj tak naprawdę były partner też odsunął. Odsunął od razu w rytuałach osoby, które mogłyby później wejść w jej życie. Czyli już z góry zrobił taki rytuał, który blokował, przepraszam, Edytkę przed wejściem w jakikolwiek związek, tak? Blokowałby i ją, i też głównie zablokuje zawsze tego bardziej, kto ma niższą energetykę. Partner ten był, ten nowy ma niższą energetykę, więc zadziałało to na niego. Było z kolejnymi osobami, które by poznała też. A dlaczego w niedzielę czuła takie silne bóle głowy? No to już było przed pracą, czyli tutaj głównie tutaj osobą, która się najbardziej tego obawiała, to nie był byt, tylko był partner, była. Czyli Wiktor się bał. Tak. A dlaczego ludzie atakowali Edytkę, kiedy ta energia w nią wchodziła, tych bytów? No, różna energetyka to była i też ludzie przy niej czuli się na pewno zaburzona. niekomfortowo. Zaczynali też być agresywni, tak samo jak i Wiktor staje się agresywny, tylko teraz ma małe pole do popisu, bo No mało... teraz już w ogóle nie ma pola do popisu, nic. Według tego, co widzę. Też potrafił być agresywny, kiedy miało to na niego wpływ. Po drugie, jego największą zmorą i największym przekleństwem jest wpływ samego siebie na siebie. Tak. Tutaj nie te byty, które tam zmusił i wręcz wyzywał, potraktował je bardzo brzydko, jak swoich niewolników, że one muszą, bo wy jesteście gówno. Do każdego trzeba podejść z szacunkiem, niezależnie od tego, kto to jest. Tak jak on do nich podszedł, to ja się nie dziwię, że w tym momencie one się tak odgrywają. Dobrze, czy Edytka jest gotowa anulować wszystkie te prace energetyczne, które jej nie służą, łącznie z tą ajołaską? Dobrze. Jest gotowa, to jest do zdjęcia? I to właśnie anuluje. Zobacz, Asiu, czy ma jeszcze jakieś koneksje z Wiktorem i z jego kolegami? Nie, tutaj z kolegami są po pierwsze wpływ zdjął sam tutaj Tak, tak. przywódcy tej bandy. Po drugie z Wiktorem też odcięła wszelkie koneksje. Wymaga to tylko na przyszłość bardzo dużego oczyszczenia. I przede wszystkim robi sobie w domu jeszcze, oczyszcza sobie dom w tej chwili Edytka. I mi środki lokomocji, którymi się porusza również, wymagają oczyszczenia. Środka, bo takie coś mi się pokazało, nie wiem czy słusznie, ale niech Edytka sprawdzi, czy nie ma w domu żadnej rzeczy, jaką od niego dostała. Absolutnie ani jednej, niech to będzie nawet kilk złomki. To musi sprawdzić dokładnie. Sprawdzi, czy nie ma żadnego przedmiotu, który należał, bo jeżeli ma w domu... Albo coś, co dostała na przykład. Nawet może być głupi długopis, tak, cokolwiek, coś, nawet kartka papieru. Dostało, to mi chodzi, bo to bardzo też ułatwi mu na przyszłość dalej tak, drogę, tak, jeżeli tak. On rytualnie zacznie działać, to powinna posprawdzać, niech to będzie cokolwiek, to jest do wyrzucenia jak najdalej od domu, tak? I dom też wymaga wyczyszczenia, pościel, zmiany i fizycznego wyczyszczenia. Fizycznie jeszcze też, tak. Nawet dwa razy w tygodniu, żeby tę energetykę utrzymać w domu. Bo energetyka ciała subtelnego jest dobra, natomiast energetyka w domu jest taka sobie i to też może jej przeszkadzać. I mieszkanie jest czyszczone, za chwilę będzie czysto. Zobacz, Asiu, czy ten chłopak od Edyty aktualnie, ciało subtelne, możesz zrobić mu przekaz i ewentualnie, żeby on też się oczyścił, bo ta energetyka też na niego wpływała. To on się też musi dopełnić. I myślę, żeby tutaj tak, zrobić mu przekaz.
To by się inaczej potoczyło, gdyby tutaj nie intencje tego byłego partnera. Po prostu Tak, tak. to takie złorzeczenie też, które wychodzi od niego i wychodziło, jest bardzo silne. On jak się zdenerwuje, to po prostu wewnątrz siebie nie przebiera w słowach i może, chociaż ja nie sądzę, że on sobie nie zdaje sprawy z tego, co to jest. Myślę, że zdaje sobie sprawę. Znaczy, złorzeczenia w kierunku Edyty nadal będzie wysyłał, bez względu na to, czy będzie tam Jay-Z, To czy jest będzie teraz jakiś jakby inny byt. ona ma ochronę, także Ona ma to. już ochronę i jest przede wszystkim, wszystkie połączenia z nim są tutaj, z Wiktorem, odcięte. Się odbije po prostu i wróci do niego z powrotem, jak chce sam siebie tłuc. Ze zdwojoną siłą, także no, nie wiem, To czy jemu się to opłaci, no ale cóż. zobaczymy, wiesz, po łbie dostanie za dwa razy, to jak to się odbije na niego, to może się nauczy, że tego się nie robi, bo człowieka chyba nic innego tak nie uczy, dobry w pintol, jeżeli trzeba, tak? Dobrze, Asiu, zobaczmy teraz na tych nowych warunkach, czy problemy z jelitami ustają u Edytki? Troszkę to jest też wina jelita drażliwego, czyli część fizyczna. Natomiast jeszcze tutaj nerwowo. Nerwowo na pewno to zajdzie i nie powiem, że ustanie to całkiem, bo część dolegliwości jest fizyczna, ale na pewno będzie to lżejsze. A jest jakaś emocjonalna przyczyna tych drażliwości jelit? Jest tam jakaś emocja ulokowana? Zajrzyj głębiej, Asiu. To jest strach, to jest żal, głównie to też, że Wyciąga wszystkie emocje z jelita. Czuję się atakowana, niepewna. To. Wyciąga to wszystko z jelita. I I w to miejsce wypełnia sobie zieloną energią regenerującą. I tak dopełnia. Powinna jeszcze tylko przestać boleć głowa. Powinna przestać czuć ucisk na te szklance piersiowej. Uczucie zmęczenia powinno też jej przejść. No bo nie ma już tych nakładów. Nie ma nakładów, tak. Niech zobaczy siebie w przyszłości na tych nowych warunkach. Nie widzę tutaj, żeby była też osobą, która potrzebuje dalej wykonywać pracę na sobie. Ma jeszcze w sobie taką potrzebę szukania Tak. pomocy na zewnątrz, Asiu wyciągła z fizycznego ciała i subtelnych. Wyciągnęła, ale ona wie, że to jest w tym momencie koniec pracy. Że to Bardzo jest to, dobrze. co ona tutaj chciała uzyskać jako też odpowiedź i że po prostu finał tego, na co ona czekała. Na pewno też tutaj, jeżeli chodzi o ludzi, nie będzie, nie powinna też odbierać czegoś takiego, że ktoś patrzy na nią i na przykład krzywo, że się źle czuje w jej Tak, towarzystwie. bo energetyka jest zupełnie inna. Że ona się inaczej czuje ze sobą, że zmienia jej się twarz, że czuje jakieś ingerencje. Tego nie powinno być. Tutaj byt jest odsunięty, a partner odsunięty. Czyli finansowo też będzie sobie radziła i przede wszystkim odzyska spokój. Ta energetyka Tak. jej się też trochę poukłada, ale tutaj naprawdę powinno to zupełnie inaczej być. Zobacz, czy ona ma zaufanie do swojego myślenia, do siebie, że odbiera pierwszą myśl i na nią reaguje, na swoją, jakby ten przekaz od części Ona subtelnej. odbiera trafnie pierwszą myśl, ale nie zawsze się tym też No sugerowała, bo właśnie wydawało dlatego o się, tym że mówię, jest dobrze. czy Nie. jeszcze jest w niej coś, co jej sabotuje tą pierwszą myśl i powoduje, że ona sobie nie ufa Nie, w i tym dalej momencie rozkminia. Nie ma ona tego już. dostała dowody też na to, że to, jak ona myśli, tak to Jest ma być. prawidłowe, oczywiście. Jest to Ona ma prawidłowe. Tak. bardzo dobrą intuicję i ważne, żeby jej po prostu słuchać. Zawsze na Zawsze. tym wyjdzie dobrze. Ona wie, kiedy też ma na sobie jakiś nakład, kiedy się coś dzieje, kiedy się nie dzieje. Ona Tak. jest to w stanie zweryfikować bardzo poprawnie i to jej też bardzo pomoże. I tym bardziej niech się tym w życiu kieruje, bo to jest bardzo pomocne, bo to jest tylko dla niej, tak? Dokładnie. Ludzie Jak powinni. pracują, tak? Ludzie powinni patrzeć na nią przychylnie. Te kontakty powinny wrócić do takiej normy. Nie powinna też czuć się tak dziwnie wyobcowana czy jakaś, tylko normalnie. A jak widzi siebie w przyszłości w związku? Jak ten związek wygląda? Na czym jest oparty?
No tutaj widzę z tą energetyką, którą już i ona też miała wcześniej. Tutaj jeszcze z tymi ochronami i z tym, co siebie zdjęła. Nie przyciągnie toksycznej osoby, nie widzę tego. Jeżeli zdecyduje się na znajomość, na związek, to będzie to osoba na pewno, która będzie z nią rezonować. Bez żadnych takich chorych fantazji rytualnych, jakichś takich dziwnych tutaj rzeczy ezoterycznych. To, co człowiek też siebie ezoterycznie pokazuje, czasami to jest jedno, a co potem robi, to jest drugie. Czyli Dokładnie. dużo ludzi też o tym nie mówi, ale też starają się tak jakby ugrać krótką piłką jakiegoś gola. I to był właśnie taki człowiek. Tylko do żadnej bramki nigdy nie trafił, tak? A zobacz, Asiu, czy tak, jeszcze dokończ. Raczej mu się to nie uda. Czy na poziomie wyboru życia, tutaj tej księgi życia, ta cała historia była wpleciona w te warunki inkarnacyjne, bo to dość znacząca historia w jej życiu. Tutaj w ogóle nie było to opisywane, Nie a tutaj było. nie A było. księgę życia wybierała sama? Tak, ona wybierała sama. Warunki ustalała sama swoje, czy Tak. gotowca brała sama? Myślę, że tutaj po prostu w życiu księga jest księgą, ale nasze wybory w życiu to są nasze wybory. I miała wybór, tak? Czy z kimś się spotkać, czy nie, bo takie wybory nas napotykają i akurat dokonała takiego. Bo w księdze ja nie widzę nic takiego, żeby tam to ją miało gdzieś kierować, czy żeby ona sama miała się też pokierować. Po prostu tak wybrała sobie ten związek. Czy jeszcze ma jakieś inkarnacyjne bądź rodowe przekonania, jakieś programy, traumy, które mogłyby ograniczać ją w jakiejkolwiek sferze w tym obecnym życiu? Jeżeli tak, to proszę, żeby je wyciągnęła. Patrzę właśnie, co tam jest. Karmy na pewno nie ma. Jedynie też, co widzę, też inkarnacyjnie może to mieć wpływ. Taki po tych kilku inkarnacjach, bo takie się akurat takie same powieliły. Też właśnie takie przeciąganie do nieodpowiednich mężczyzn. Albo jakiś hazard tam był, albo jakieś nałogi, albo jakieś takie dziwne myślenie, to to musi usunąć. Wyciąga to dokładnie. Żeby to się nie wlekło. Poczucie też bycia słabszą, też inkarnacją. Wyciąga. Ważną, tak. Z tego, co w inkarnacjach widzę, bo no nie było złe te inkarnacje, to by było wszystko. Dobrze, a rodowo też poczyściła, czy nie było co czyścić? Rodowo karmicznie nie ma tutaj. Też pewne uczucie takie poświęcenia jest do wyjęcia, bo to też może bojkotować na przykład. Już w takich sytuacjach właśnie odnośnie dawania takiej drugiej szansy czegoś Tak, takiego. tak. To musi wyciągnąć. Wyciąga to. Tu rodowo jest naprawdę dosyć czysto. Czyściutko. Nie też nieźle to wyglądało, nawet bez zdjęcia. Jak wygląda praca czak w tej chwili, przepływ energii u Edytki? Dobrze, zresztą też pracę czakry serca powinna też bardziej odczuć i lekkość i na klatce piersiowej także, bo są zdjęte nakłady. Energia przepływa też prawidłowo, widzicie. Prawidłowo. Połączenie między ciałem subtelnym a fizycznym jest prawidłowe. Jest kolor prawidłowy, jest przepływ też prawidłowy. Zapytaj subtelną Edytkę, czy możemy tę sesję zamknąć. Mówi, że wszystko, co chciało, tak naprawdę ciało subtelne zaczyściło. Ciężko też było w tej pracy mu. Dziękuję też ciału fizycznemu za tą szansę. Że mogło się też pooczyszczać i z powrotem tak jakby być niezależna i wolna. No i to tyle. Dobrze, w takim razie my również dziękujemy pięknie subtelnej Edytce i Dziękujemy bardzo. wracamy, Asiu, do własnych przestrzeni. Rozłączamy się z całą energią tej sesji.
rozłączamy się ze wszystkim, ze wszystkimi całkowicie. Oczyszczamy się ze wszystkich energii tej pracy. Przywracamy sobie własne frekwencje, takie, z jakimi czujemy się teraz najlepiej, same ze sobą. I wracasz, Asiu, do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I na trzy powracasz do fizycznego ciała, fizycznego życia, wypełniona swoją własną energią. Jeden, dwa i trzy. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Jak się czujesz? Śpiąca, ale w porządku. Bardzo się cieszę. Energia tak mieszana. Tak, mieszana bardzo.